mnóstwo ludzi nie przepada za cebulą, jej wyrazistym smakiem i ostrym zapachem. Nawet jeśli nie jesteś jej fanem, zawsze warto mieć ją w swoim domu. Skoro nie chcesz używać jej w celach gastronomicznych, poznaj jej x zaskakujących zastosowań. Pierwsze, czyszczenie garnków. Spalony tłuszcz, znajdujący się w garnku, to jedna z najgorszych rzeczy, z którą trzeba się zmierzyć po przygotowaniu posiłku. Jeśli nie chcesz męczyć się z szorowaniem, napełnij naczynie ciepłą wodą i wrzuć do niej połówkę cebuli. Pozostaw na kilka minut, a następnie umyj garnek. Drugie, ukąszenia owadów. W sezonie wiosennym i letnim z pewnością będziesz starać się znaleźć najlepsze rozwiązanie na odstraszenie komarów. Jednak jeśli jakiś insekt zdoła cię ukąsić, weź kawałek cebuli i wetrzyj ją w miejsce ugryzienia. Warzywo złagodzi ból i pomoże skórze szybciej się zregenerować. Trzeciego, brzydkie zapachy. Przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz usłyszałam o tym triku, byłam mocno zdziwiona. Jak to możliwe, że ostry i nieprzyjemny zapach cebuli może zniwelować zapach stęchlizny? Okazuje się, że pozostawienie cebuli na przykład w szafce z butami lub w piwnicy, sprawi, że szybko usuniesz brzydki zapach. Cebula zaabsorbuje odór i po pewnym czasie sama przestanie wydzielać swój zapach. Warto jej użyć również podczas malowania ścian, szybko usunie szkodliwy zapach farby. Czwarte, polerowanie sreber. Stare srebra będą lśniły jak nowe, jeśli posiekasz cebulę i umieścisz ją w wodzie. Wystarczy, że na kilka minut zostawisz warzywo w naczyniu, a następnie zanurzysz w nim szmatkę. Wyciągnij materiał i zacznij polerowanie sztućców i imbryków. Piąte, leczenie bezsenności. Cierpisz na brak snu. Ciągle chodzisz zmęczona i rozdrażniona. Umieść połówkę cebuli w słoiku i połóż go obok swojego łóżka. Wdychanie soku z cebuli pomoże ci zasnąć. Szósty, ból gardła. Przesilenie wiosenne sprzyja grypie i przeziębieniu. Jeśli czujesz drapanie i pieczenie w gardle, przygotuj herbatę z cebuli, która szybko załagodzi pierwsze oznaki grypy. Zagotuj wodę z łupinkami cebuli. Kiedy woda osiągnie temperaturę wrzenia, wyciągnij łupki i odczekaj, aż woda delikatnie przestygnie. Następnie wypij wywar. Najlepiej stosować proporcję 1 szklanka wody do 1 łupinki z połowy cebuli. Siódme, bóle menstruacyjne. Herbata z cebuli jest dobra nie tylko na problemy z gardłem, ale również na bóle menstruacyjne. Jeśli chcesz, aby wywar był nieco smaczniejszy, dodaj do niego łyżeczkę miodu. Zawarta w warzywie kwercetyna pomoże zmniejszyć dolegliwości związane z miesiączką. Ósmego, przekrojone awokado. Jednym z problemów pokrojonego na części awokado jest fakt, iż szybko brązowieje i traci swoją świeżość. Jeśli chcesz na dłużej zachować pierwotne właściwości kawałków awokado, połóż cebulę, która powstrzyma proces utleniania. Dziewiąte, poparzenia skóry. Nawet najdrobniejsze poparzenie może być wyjątkowo nieprzyjemne. Jeśli podczas gotowania dotknęłaś gorącego garnka, szybko złap za cebulę i pocieraj ją w poparzone miejsce. Warzywo pomoże ukoić ból. Dziesiątemu, idealnie lśniące włosy. Wyciśnij sok z cebuli i umieść go w niedużej buteleczce ze spryskiwaczem. Po umyciu włosów spryskaj je uzyskaną miksturą. Sok z warzywa pomoże przywrócić blask twoim włosom i zostawi je jedwabiście gładkie. 11. Poprawia trawienie. Cebula zawiera rozpuszczalny błonnik zwany oligofruktoza, który jest odpowiedzialny za leczenie biegunki. Oligofruktoza również zmniejsza ryzyko wrzodów i promuje rozwój dobrych bakterii w jelitach. 12. Usuwanie drzazgi. Wyciągnięcie drzazgi może być problematyczne, czasami zawodzą nas oczy, a czasami kawałek drewna wbił się pod takim kątem, że nie można go usunąć. Jeśli chcesz pozbyć się drzazgi i uniknąć zakażenia, przyklej, taśmą klejącą lub bandażem, kawałek cebuli. Pozostaw warzywo na co najmniej godzinę, a następnie usuń. Cebula bez problemu wyciągnie zalegającą drzazgę.